Jakub Kiesiak po zwycięstwie na HFO5. Serdeczne gratulacje. Dziękuję. Słyszałem tutaj, że zostałeś rzucony na głębokie wody, ale zdałeś egzamin. Tak, no wychodzę z założenia. Jak trener Makowski mówi, że się da, to się da. Trener włożył w to dużo pracy, żebym tu przyjechał, czyli na pewno było dobrze. A kto jak to, ale Maku wie, co w trawie piszczy. Tak, trener Makowski, jak coś mówi, to znaczy, że tak jest, szczególnie jak chodzi o sport. Pierwsza runda chyba była Darek Lwala, w drugiej złapałeś fajny taki rytm, szczególnie boksersko. Te twoje lewy, prawy bardzo fajnie wchodziły. Tak, ćwiczyliśmy tą akcję na treningach. Wiele osób z Maku Gym, dobrzy zawodnicy mówili, że tak trzeba robić, tak robiłem. Tą akcję ćwiczyliśmy na treningach. Tak miało być, tylko się zabrakło nogi na koniec. Ale to jeszcze popracujemy nad tym. Ten prawy taki fajny, trochę omijający gardę. Naprawdę dużo tego weszło. W drugiej i trzeciej rundzie można by liczyć, nie wiem, czy palców by starczyło. Powiem, że w palce w tym swoim maczu Michał Szmajda. On pokazywał na tarczach taki, tak trzeba bić, tak biłem. W trzeciej rundzie też to bardzo dobrze zacząłeś w rytmie, ale miałeś kryzys w środku, miałem wrażenie. Tak, bo próbowałem, chciałem zamykać nogą, tak jak trener mówił, ale zabrakło siły na zamknięcie nogą i same ręce pracowały. Starałem się to poprawić i opadłem z sił. Rywal wtedy się parę razy trafił i tak wyglądało to groźnie. Nie, no przyzwyczajony jestem do silnych ciosów. W Maku Gym są dobrzy zawodnicy, którzy mają petardę. I nie czułem ich tak poważnie. No ale potem ten lewy prawy wrócił, także było wszystko pod kontrolą do końca. Bo poczułem, że zaczynam znowu odstawać od niego nie w tą stronę, co powinienem. I mówię, muszę wrócić do tego, co było dobre na początku, także staram się tak zrobić. Która to walka zawodowa twoja była? Pierwsza. Druga w życiu w ogóle. Druga w życiu? Tak. Wcześniej trenowałem judo, ale to zupełnie na bajka. Ale to druga moja walka. A judo się przydaje? Znaczy, nie same techniki się nie przydają, tylko tyle, że miałem coś wspólnego ze sportem cały czas. No tak, a judo rozwija we wszystkich kierunkach i każdy mięsień najdrobniejszy, także na pewno się przydało. Tak, na pewno. Judo, bardzo fajny sport. Dlaczego porzuciłeś judo na rzecz kickboxingu? Taka nowa miłość? Kickboxing przede wszystkim mam bliżej z domu, nie musiałem dojeżdżać do innego miasta, ale w kickboxingu pozostanę dużo bardziej, mi się podoba ten sport. Ta pierwsza walka, rozumiem, amatorska była? Tak, pierwsza była amatorska. Gdzie? W czerwcu w Kłodzku. Ogólnie K1 trenuje od roku. No to rzeczywiście, Tomek się rzucił na głęboką wodę. Wielka publiczność. Stresowałaś się troszkę tymi ludźmi dookoła? Powiem, jak jestem człowiekiem, który się wszystkiego stresuje. Tutaj rano wstałem, nie było w ogóle stresu. Wszedłem sobie, można powiedzieć, na kozaka. Tak myślałem, tak zrobię, będzie lepiej i udało się. Czyli urodzony wojownik. Można tak powiedzieć, na to wychodzi. A powiedz mi, ile masz lat? 18 w tym roku. No to jeszcze powalczysz w tym kickboxingu. No tak, zobaczymy, co z tego będzie. Na MFC się zobaczymy? A to już zależy od trenera Makowskiego, on o tym zdecyduje. Myślę, że po takim zwycięstwie na pewno będzie chciał na ciebie stawiać, także do zobaczenia. Do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję.